dynamiczna, ona się zmienia. Polecam Państwu uwagę, ten problem, bo jest to nasz obowiązek. Dziękuję bardzo. La vie est adoptée à l'unanimité. Félicitations à notre président. Marszałek Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. Panie marszałku, dzisiaj w Komitecie Regionów, Europejskim Komitecie Regionów, można powiedzieć, że województwa w końcu, regiony w końcu zaczęły mówić jednym głosem, jeśli chodzi o ASF i problem ASF-u. Lubelskie ma już to za sobą. Rozgromiono wszystko. Mazowieckie się w tym momencie z ASF-em zmierza. No rzeczywiście jest to problem nie tylko polski, ale już europejski, a nawet światowy po sygnałach, że chociażby ASF rozwija się również w Chinach. Dzisiaj to jest wielkie wyzwanie dla nas wszystkich. No, musimy zaradzić temu problemowi, pomóc wszystkim hodowcom, rolnikom, bo ci, którzy zostali dotknięci tą zarazą, no, niestety muszą likwidować stada. W pierwszym półroczu bieżącego roku 35 tysięcy zutylizowano świń. To są olbrzymie straty gospodarcze. Ta opinia, która zresztą powstała z inicjatywy, osobistej inicjatywy pana marszałka Sławomira Sosnowskiego, no została tutaj dobrze przyjęta, dlatego że wszyscy sobie zdają sprawę z wagi problemu. I on, prawdę mówiąc, z wielką determinacją tutaj zabiegał o to, żeby tę opinię przyjąć. Pracował nad nią przy pomocy też oczywiście właściwej komisji. I dzisiaj jednogłośnie opinia została przyjęta. To też daje szansę na zaangażowanie pieniędzy Unii Europejskiej we wsparcie zwalczania choroby, no i też wsparcie dla rolników, którzy są nimi dotknięci. Opinię, którą miałem zaszczyt przygotować, dotyczy bardzo poważnego problemu, jakim jest afrykański pomór świń. Problemu, który dotyka nas z poziomu regionalnego, jak również problemu, który wykracza poza ten zasięg, bo jest to problem również wielu krajów, jak również Europy. Dzisiaj dotyczy on całego świata już, bo wiemy, że dotyczy już kilku kontynentów. Europejski Komitet Regionów, jesteśmy właśnie w Brukseli, ze mną marszałek Sławomir Sosnowski. Panie marszałku, problem ASF-u, problem, który województwo lubelskie ma już za sobą, choć w sensie takim bardzo negatywnym, bo w sumie nie mamy gospodarstw, gdzie byłyby hodowane świnie. W tym momencie z tą chorobą walczyła mazowieckie, walczy wielkopolskie, ale również jesteście tutaj po to, żeby o tej chorobie mówić społeczności Unii Europejskiej, mieszkańcom innych krajów. Jak bardzo ważny jest to temat, jak marszałek Sosnowski do tego tematu podszedł? Dlaczego w ogóle marszałek Sosnowski chciał z tym tematem wystąpić tutaj w Brukseli? Nie byłbym sobą, gdybym tej inicjatywy nie zgłosił tutaj na forum Komitetu Regionów, ponieważ jestem z Podlasia przede wszystkim, jestem rolnikiem z dziada pradziada, jestem w końcu hodowlą również trzody chlewnej i pomagałem w wielu sytuacjach rolnikom i jeśli rolnik, tak się złożyło, miał tutaj, czy mam okazję być, to jakżeż mógłbym się tym nie zająć. Tym bardziej, że wiele robiłem również z poziomu marszałka województwa, uważam, do czego nie byłem obligowany ustawami czy samorządowymi, prawda? To jest problem znajdowania dzików. Tak, to jest problem na poziomie lokalnym. Wójtowie pracują, starostowie też pracują, marszałkowie powinni też. A tak naprawdę to rząd powinien walczyć, bo jest to choroba zwalczana z urzędu. Ale trzeba rządowi też w tym pomagać. Nawet jeśli robi za mało, a robi za mało, to też trzeba pomagać i robić to, co każdy na swoim odcinku życia tego publicznego może zrobić. Ja przede wszystkim chciałem zadbać poprzez tę opinię o wieloletnie ramy finansowe i pieniądze, przeznaczone na ten cel, na badania i na walkę z ASF-em, bo jest to walka bardzo kosztowna, a badania muszą się toczyć, ponieważ
są symptomy mówiące o tym, że nie wyklucza się, może tak, nie wyklucza się, że szczepionkę można wyprodukować na wirusa SF. Mówiło się do tej pory, że nie można było, prawda? A teraz już odkąd znaleziono ślady przeciwciał w organizmie dzików, to wyraźnie to mówi, że trzeba pracować nad tym. I gdzież, jak nie w Komisji Europejskiej, jak nie w Brukseli, znaleźć pieniądze właśnie na ten cel, właśnie tutaj. Następna rzecz to jest, tak jak mówiłem wtedy, kiedy byłem sprawozdawcą opinii, następna rzecz to jest to środowisko, to co się dzieje w środowisku. Wolno żyjąca świnia dzika, prawda, czyli dzik, który namnaża tego wirusa i go po prostu rozprzestrzenia. No, dróg roznoszenia jest wiele. Człowieka też nie należy wykluczać w tym wszystkim, bo też może roznosić, ale pojawia się teraz, mówiło się też, że komary nie roznoszą, teraz już się mówi, że i może być i komar, że gdzieś ślady znaleziono, więc, proszę Państwa, ta sytuacja jest dynamiczna, ona się zmienia i dlatego też na koniec, już po przegłosowaniu opinii, która została jednogłośnie przyjęta, zresztą dzisiaj odebrałem szereg gratulacji, powiedziałem, żeby Komitet Regionu, poprosiłem o to członków Komitetu Regionu, żeby nie zaprzestał prac nad tym groźnym zjawiskiem, tą katastrofą. I to, co najważniejsze, to myślę, dlaczego tak mówię, katastrofa? Dlatego, bo jest to klęska żywiołowa i dzisiaj tego nikt nie chce zaklasyfikować właśnie do tego obszaru klęsk żywiołowych. I dlatego też w opinii umieściłem właśnie zapis, który został dzisiaj przegłosowany, że o 100% zwrocie odszkodowań właśnie poniesionych strat w przypadku walki z ASF-em. Czy Parlament Europejski zechce się tym zainteresować? Czy Parlament Europejski przyjmie te wszystkie zapisy w tej opinii? Tego dzisiaj nie wiemy. Ale gdybyśmy tej opinii nie wyprodukowali, to większe było prawdopodobieństwo, że nie przyjmie. A jeśli ona jest, to znaczy, że część przynajmniej przyjmie, a może w całości nawet, to zależy już jak będą sprawni posłowie w Komisji Rolnictwa w Parlamencie Europejskim. Mało tego, to jeszcze dodam, panie marszałku, mało tego, że Parlament Europejski może przyjąć takie rozwiązania, to czy rząd polski będzie chciał z nich skorzystać? No, myślę, że no, tutaj jak nie będzie chciał, to trzeba to wymusić na rządzie. Myślę, że rolnicy potrafią takie rzeczy robić i trzeba się tego domagać. Trzeba głośno o tym mówić, trzeba się dobijać do tego, trzeba rządowi podpowiadać, naprowadzać. Dlaczego pytam? Trzeba prowadzić dialog przede wszystkim z rządem i uświadamiać, jak ważny jest to problem, bo tak naprawdę, to hodowcy w tym temacie nie zrozumie. Mam na myśli hodowcę spoza tych obszarów zagrożonych i hodowca, która znalazł się w tym obszarze. Tak trudno jest to zrozumieć, jak wielka jest uciążliwość i jak wielkie są straty powodowane przez tą chorobę. Ja mówiłem tutaj, jeśli w 2018 roku 108 ognisk było i zutylizowano w tych 108 ogniskach 25 tysięcy świń, ponad 25 tysięcy, a do końca sierpnia było 43 ogniska i zutylizowano 35 tysięcy świń, czyli ponad 10 tysięcy świń więcej, a ognisk było mniej. To znaczy, że wirus wchodzi do dużych ferm i to są już tysięczniki, kilkutysięczniki i tu jest problem, prawda? Małych gospodarstw już nie ma. Tak praktycznie, jeśli w powiecie bielskim nie ma 5 tysięcy gospodarstw, to jest po prostu, nie ma ich po prostu. I teraz tam też znalazłyby się zapisy właśnie takie, żeby właśnie usprawnić i żeby było szybsze odtworzenie produkcji, prawda? Żeby można było szybciej zasiedlać, no bo przecież rolnicy mają poważne z tym problemy, więc to uświadomić. Natomiast głos, który był kolega z komitetu zabierał w trakcie, to świadczy też o tym, że w niektórych krajach mięso właśnie zakażone wirusem może trafiać do przerobu i do obrotu, czego w Polsce sobie nie wyobrażam i wierzę w to, że na razie nie trafiło. Drodzy Państwo, w moim regionie, w największym powiecie, który jest trzeci co do wielkości w Polsce, zlikwidowano
przez tą chorobę 5200 gospodarstw. To jest ogromna ilość i w zasadzie większość tych gospodarstw nie weszła powtórnie na produkcję trzody chlewnej. Inne możliwości innych gałęzi produkcji, rozwijania tych gałęzi i uzupełnienia wpływów do swoich gospodarstw. Drodzy Państwo, podam na przykładzie mojego kraju. Wirus ten w poprzednich latach występował w ogromnej ilości ognisk, bo 108 ognisk w roku 2017 spowodowało, że trzeba było zutylizować ponad 25 tysięcy tuczników. W tym roku do końca sierpnia, w roku 2019, wystąpił w 43 obiektach i trzeba było zlikwidować aż 35 tysięcy tuczników. Bruksela, panie Przemku, dzisiaj wspólnie z marszałkiem Sosnowskim mieliście szansę wygłosić kilka zdań i poruszyć arcyważny temat ASF-u, z którym w tym momencie województwo lubelskie mierzy się. Mierzy się województwo mazowieckie, wielkopolskie, łódzkie. Czy wasz głos w parlamencie, w Komisji Regionów będzie słyszalny? Dlaczego jest w ogóle ta inicjatywa podejmowana i jakie argumentacje padły z waszych ust, z waszej strony? Co takiego mówił marszałek Sosnowski, aby przekonać mieszkańców Europy, że jest to problem u nas znaczny? Europejski Komitet Regionów zajmuje się problemami wspólnymi dla władz lokalnych i regionalnych w Unii Europejskiej i dzisiejsze spotkanie jest w zasadzie finałem wielomiesięcznej pracy, którą zainicjował marszałek Sławomir Sosnowski w przedmiocie przygotowania opinii na temat środków, jakie powinny być podjęte na poziomie europejskim w celu zaradzenia rozprzestrzenianiu się tego wirusa, w celu uświadomienia społeczeństw o zagrożeniach, jakie niesie, nie tylko zdrowotnych, ale i gospodarczych. W związku z tym sformułowanie opinii, którą dzisiaj jednomyślnie tutaj przyjęto, bo Europejski Komitet Regionów przyjął jednomyślnie, było zadaniem niezwykle trudnym. Trzeba było uwzględnić poglądy w zdecydowanej większości, jak się okazało, chyba wszystkich reprezentantów regionów Unii Europejskiej i taką pracę wykonywaliśmy z marszałkiem Sosnowskim. Ja tutaj dzisiaj jestem w charakterze eksperta Komisji Zasobów Naturalnych Komitetu Regionów i pracowałem nad tą opinią razem z marszałkiem. Prowadziliśmy liczne konsultacje, nie tylko w Polsce, chociaż w Polsce też wielokrotnie spotykaliśmy się z rolnikami, z przedsiębiorcami, z samorządowcami po to, aby wypracować optymalny model, optymalne segmenty, które powinny w tej opinii zaistnieć, pewne wątki, pewne rekomendacje, wszystko to, czego ludzie na Podlasiu, w Polsce, ale myślę, że w wielu regionach Europy oczekują. I dzisiaj mamy ten szczęśliwy moment, o ile można mówić w ogóle o szczęściu w takich katastrofalnych jednak okolicznościach, że udało się wypracować treść tej opinii i została ona przegłosowana. W tej chwili będzie ona przedmiotem prac organów Unii Europejskiej, trafi do Parlamentu Europejskiego, do Komisji Europejskiej, do właściwych dyrekcji generalnych i w przyszłości przedstawiciele regionów, nasi przedstawiciele w Parlamencie Europejskim będą rozliczać Komisję Europejską z zadań, których się podjęła i które realizuje w celu wypełnienia postulatów tej opinii. To jest duże osiągnięcie, bo daje nadzieję nie tylko na realną pomoc gospodarstwom dotkniętym ASF, ale również na poczynienie nakładów na naukę, na badania w celu pozyskania szczepionki, która pozwoli z tym wirusem nam się zmierzyć, bo jest to zagrożenie światowe i jak widzimy, społeczność Unii Europejskiej to dostrzega. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz wszystkim tym, którzy wzięli udział w przygotowaniu opinii. Bardzo dziękuję dyrekcji DigiSante, która w sposób bardzo czynny zaangażowała się w przygotowania i konsultacje. Dziękuję właśnie za konsultacje, które mogliśmy przeprowadzić tutaj właśnie w Komitecie
regionów. Dziękuję panu Wasilisowi Antoniou za to, że poprowadził mnie w pierwszej fazie, bo jest to opinia z inicjatywy własnej. Dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom, członkom Komitetu Regionów, za szczególnie z Komisji NAD, za to, że właśnie wspólnie mogliśmy tę opinię przygotować. Dziękuję ekspertowi, dziękuję państwu.